Dziś ruszamy czarnym szlakiem do góry na przegiwek. Mamy tam dotrzeć za 2 godziny 45 nie, minut. Trzecim czarnym idziemy, nie? A przepraszam, za 3 godziny. No to 15 minut. Tutaj trasa startuje. Ja mam nową czapkę. Starą. No dobra, nie występowałaś w niej jeszcze. Stara jest od lipca. Dobra. Powiedz, ty wszystko wiesz. Ty wiesz wszystko i najlepiej. I zawsze. Wymyślasz coś. Nie, kpię. Asfaltem. I tu odwijamy dalej zielony do przodu lecimy. Odbijamy czarnym w lasek na przeprawę od razu rzeczną. Stąd przyszliśmy, a tam lecimy. Rama wjazdowa. No i do góry. No coś to jest. Dobra. I my tu odbijamy lewo. Mamy pogodę wbrew prognozom, które wskazywały dzisiaj na deszcz. No, a jak jutro wskazują na brak deszczu, to znaczy, że będzie padać? Nie wiem. Jestem zamotana z tymi prognozami. O, skrzyżowanie. Trzeba skręcać w lewo. Przyszliśmy z lewa. Idziemy do góry. Mamy nadal w górę, opsa. Chyba już niedaleko. Tam chyba będziemy schodzić, nie? Chyba tak. Tam w dole. Nasza druga powrotna, chyba. Do celu. A gdzie ten cel, twoim zdaniem, jest? A tam nie widać. A tam nie widać. Skręca. Do góry.
Koniec tego dobrego. 490 metrów musi się podejść. Jeszcze? Nie. Od dołu. No ja już myślę, że już troszkę podeszliśmy. Troszkę tak, no ale trzeba zrobić te prawie 500 metrów w górę. Kilometr. Podejść. Jedna z panoram, które będą dzisiaj nam towarzyszyć. Pod warunkiem, że dojdziemy. Ale nie mamy wyjścia. Musimy. Przyszliśmy stąd. Droga odbija tu. Ale to fałszywy trop. Bo idziemy, gdzie idziemy? Tam idziemy. A tutaj mamy zabudowania. Takie pozostałości zabudowy. Jak myślisz, Bartłomieju, Henryku, któż mógł? Nie mam bladego pojęcia. Trudno powiedzieć, czy to nawet zabudowania były. Chciałam właśnie teraz sprostować ten tekst nad rzeką, gdzie powiedziałam, że kpię sobie. O, widać ten znak. Bardzo daleko. Ale widać. Jest prosto, wcale nie pod górę. Na razie. Na razie, do znaku. Przeszkoda w postaci dużej choinki. Trochę płaskiego się trafiło. Co jest ten spisek? Tu będzie widać ten krzyż, ok. Na telefonie minimalnie go będzie widać, ale... Zobaczymy, być może tam idziemy. Nie mamy pewności. Zobaczymy. Czy było jakieś rozwidlenie? Nie, nie było innej drogi. Miejmy nadzieję, że idziemy dobrze, bo znaków nie ma nigdzie po drodze. Nie. Dobra, zagadka. Gdzie teraz? Stamtąd przyszliśmy. Mamy dwie drogi do wyboru. Pójdźmy tą wyraźniejszą.
jest znak. No, chyba tego punktu. Dobra, łapniemy wody. Jest. Tam miał być punkt widokowy. No może jest na którymś z boku siedzi, czy nie zawsze wiesz na całym szczycie. Może i tak. Jakby trochę tu wychytać, to by był. I teraz w dół tam. Chodźmy, może się załapie. Trochę to zawijając. Kończymy popas na Praszywce Wielkiej. Bo muchy są i latają, to kurczę, wielka jakoś tak dziwnie. I ruszamy w stronę tego krzyżyka. Jak się okazało, krzyżyk jest naszym celem. Okej. W oddali widać krzyżyk. Cel naszej podróży. A tu kurczę. Półtorej godziny mamy, żeby tam dojść. Zobaczymy, czy się uda. Wista. Bardzo miły spadek w dół. Miły. A potem się trzeba tam wdrapać z powrotem. No. Co bym myślił? Nie można było jakiejś takiej dużej kładki zrobić? Tak, tylko kto by przeszedł po taki kład? Albo lepiej tyrolkę, taką. No. Z moją fascynacją wysokością na pewno. Byłbym pierwszy, który by poleciał na dół. I wdrapywał z powrotem. Gotowa na rozmnożenie się. Braciszki? Brrr. Braciszki. Aha. Szły dzwoniły i beczały i jeszcze coś robiły, srały. Tak. Na dużej zbotku. Zostawiły ze sobą dużo śladów. Chcesz sobie zrobić lżej? Ja napiję się od ciebie. Zaczyna się nasze około godzinne podejście.
Są znaki. No, czyli do góry. Bartek, twoja częstotliwość nagrywania filmu dziwnie się zwiększyła. Nie, 20 metrów kręcisz. To jest jakieś nie do opanowania. Wymyślasz tam. Nie. Absolutnie. Kropi. Serio? Aha. Zahaczyło mój łokieć. Nie wiem, z której przyszliśmy. Z tej bliżej, co? Nie, to tu byliśmy. A nie tam. Co sobie wymyśliłem? Nie wiadomo ja, dlaczego. Te odgłosy to właśnie robią tam na Bętoszce nam przestrzeń widokową. Na pewno były sygnały z zażaleniem. Patrzę, bo tam chyba znowu skrzyczy za nami gdzieś. Był tu kiedyś znak. No, ty mnie, ja ciebie. Pojedynek na filmowanie. Śmiało, śmiało, idź, idź, idź. Nie oglądaj się, co to za oszustwo. Cholera. Ominęła kamień, nie wyrżnie się. No, szkoda. No,
A oto widoki wspaniałe. Co, ślisko? Nie. Pisane. Grzutko. No jest jedno przecież. No i ten najbardziej charakterystyczny korunkowy. Nie wiem, czy go widać będzie. No może być. Go nie widać. Dobra. Aha. Tu. Co to jest Ewangelii? Gdzie one są? Widzisz takie złamane źdźbło trawy, które wchodzi między skały? Nie. Po środku. Jedna bardziej stracząca, druga płaska. Tam jest taka dziurka. Nie widzę ich. Jeszcze kamień węgielny. Szczątki informacji. Mhm.
Aha. Zapalić światło. Nie, nie ma potrzeby. A jednak. Dziękuję. Dziwnie wyglądasz z tym kapeluszem. Nie nałożonym, tylko tak położonym na dół, nie naciągnięcie. Ruszamy w dół. Koniec popasu. Chodzi na to, że tam w dół. Masz jeszcze wino. No tak. Więc mi możesz oddać piwo, a sam pić wino. A jak to powiedział, że chce? Ten szlak był po prostu brudny. Piramidka. Jest naturalnie przez... Tam piramidka. O, i tam w dali piramidka. No bo przecież z pełną wodą. To wiedział. Nasze są tu i tam na dole już jest kolejny znak. Pewnie się spotkamy z tym kimś.
Jak nie? Dzień dobry. No, pejzaż to tu się zmienia co chwilkę. Na tapetę, jako to nie nada. Tak? To idziemy tędy. Jak? Jeszcze znajdziemy, nie? Co? Jeszcze się znajdziemy asfaltem. Dokładnie. Okay. Czyli lecimy tam. To lecimy. No i od tej pory już chyba w Towarzystwie Cywilizacji. Jakiś czas. Przesunąć, bo mi się statyw zrzucił ten. Kadr wtedy. A tu czysta woda się miesza z... Czysta woda się miesza z zapieszczoną. Dotarliśmy do połączenia z niebieskim flakiem. Startuje tutaj niebieski, a my dalej asfalcikiem do końca wycieczki. No, to obiad mamy dzisiaj załatwiony. Teraz mały popas i niektórzy mówią, że ludzie są tylko roślinożerni, więc nie ma sprawy. Jak sądzisz? Ja nie należę do tych ludzi. O,
raz spróbujemy. Trzeba być otwartym na nowe. W ogóle nowe. Generalnie. No i dalej jest łysikiem. Na G chyba jakoś. Na G? Aha. Niech będzie. W każdym razie w tym roku się nie spotkaliśmy. I dotarliśmy do szlaku czarnego, gdzie zaczynaliśmy. Zrobiliśmy pętelkę. A jeszcze tylko ostatnia końcóweczka. Chcesz pić? Tak. I będzie koniec wycieczki. Już końcówka. Zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej podróży. Norwescy, synoptycy. Okazuje się, dali ciała. Wyruszaliśmy z trwogą, że złapie nas deszcz, ale udało się suchą stopą dotrzeć tam i z powrotem. Aczkolwiek w krainie deszczowców deszcz jest zawsze i złapał nas między miejscówką a samochodem. Taka mrzaweczka nas dorwała w czasie drogi, ustało to wszystko, więc hard. No i finito. Jesteśmy. Koniec wycieczki.